Witam ponownie we Flight Gear. W dzisiejszym odcinku będzie wszystko o scenariach, albo prawie wszystko. Zobaczmy sobie tutaj na stronie flightgear.org zakładkę Downland i Downland Scenery. Tutaj możemy zobaczyć, że mamy Flight Gear Scenery Świata w dwóch wersjach, 1.01 i 2.01. I 1.01 jest to wersja tak zwana SD, czyli standard, poziom detali standardowy. Tak to można nazwać. Zawiera to 12 GB, czyli cały świat zawarty jest tylko w 12 GB. No i tutaj jak możemy też przeczytać, niektórzy ludzie wybierają ten scenariusz po prostu, bo jest prostsza i że działa po prostu szybciej na przykład starszych komputerach. No i mamy najbardziej aktualną scenerię całego świata w wersji 2.01. I tu jak możemy zobaczyć, jest to wersja HD, czyli w wysokich detalach. Tu widzimy, że bardzo dobrze jest odwzorowana Europa i całkiem dobrze jest odwzorowane USA. Reszta świata pewnie jest już tak, no powiedzmy, gorzej. I cała ta sceneria zajmuje 86 GB, czyli no zależy jak na to teraz patrzeć. Jeżeli Microsoft Flight Simulator się chwali, że jego świat zajmuje 2 peta, to tutaj jest to skromna liczba 86 giga. No ale tak czy siak jest to całkiem pokaźnie, jeżeli chcielibyśmy sobie to ściągnąć wszystko na dysk twardy. Ale też nie ma takiej potrzeby, bo zapewne nie będziemy latali wszędzie na całym świecie. No i dalej mamy powiedziane, jak tutaj możemy sobie tą scenerię świata pobierać. Mamy takie 4 punkty, ja może pójdę od końca. Pierwszy to jest po prostu kupienie sobie pendrive'a z tym wszystkim. Tutaj Flight Gear ma swój sklepik. Możemy tutaj sobie, o, jest World Scenery. Możemy sobie kupić Flight Geara z całą scenerią i dostaniemy w tym jeszcze pendrive'a o pojemności 128 GB. To kosztuje 64 dolce. No plus koszty wysyłki będą. No i kolejna opcja to jest w sumie rekomendowana. Użycie tak zwanego programiku TerraSync. TerraSync poprzednio był to osobny program, który uruchamiał się wraz z Flight Gearem i on miał za zadanie, no i w sumie dalej ma za zadanie, tak on śledzi, dostaje informacje o pozycji samolotu i w ten sposób ma za zadanie pobierać aktualną scenerię, nad którą użytkownik tam się znajduje. No i oczywiście dookólne też scenerie, tak żeby po prostu widok był po horyzont. No i tutaj oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. TerraSync ogólnie w dzisiejszych czasach myślę, że jest najlepszym wyborem, dlatego że dostęp do internetu tutaj już raczej nie jest jakimś problemem. Bo oczywiście w TerraSync potrzebujemy tutaj sobie mieć właśnie ciągły i stały dostęp do internetu. I kolejna opcja to jest instalacja po prostu własnoręczna wszystkich tutaj potrzebnych scenerii. Tutaj właśnie mamy mapę świata, która jest podzielona na taką siatkę kartograficzną. No i po prostu klikając na dany kwadrat, oczywiście kwadrat w kolorze zielonym oznacza, że dana sceneria jest w tym obszarze. Jeżeli tu mamy kwadraty czerwone, no to oczywiście tutaj nie ma nic do pobrania i rzeczywiście kursor jest zwykłym tutaj wskaźnikiem. Tutaj mamy, że możemy to pobrać i kliknąć. No i tutaj nie ma scenerii z oczywistych powodów, bo tutaj jest po prostu woda, tu nic nie ma po prostu ciekawego. Jeżeli tu są jakieś już wyspy, to widzimy, że już jest sceneria do pobrania. Możemy kliknąć taki kwadracik i widzimy tutaj, że chce nam pobrać teren o takich współrzędnych. Tutaj warto wiedzieć, że te współrzędne to jest dolny lewy róg danego tutaj kwadracika. I widzimy rozmiar takiej paczuszki, jest to na przykład 4 mega, a to też dlatego, że tu pewnie są tylko wysepki małe i nic specjalnie tu nie ma. Ale jeżeli weźmiemy sobie tutaj taki obszar Polski bardziej, no to widzimy, że już musimy pobrać 1,2 giga. Tutaj Francję 2,7 giga. No i też możemy sobie pobrać scenerię dla wersji 1.01, jeżeli ktoś by chciał. I to też możemy sobie kliknąć i zobaczymy, że dostaniemy tutaj taki zwykły katalog FTP, gdzie możemy sobie pobrać dane paczki. No i tutaj trochę jest gorzej, bo nie mamy mapy świata. Musimy jakby operować tylko na tych współrzędnych geograficznych, ale oczywiście możemy się posłużyć tą siatką, dlatego że to jest te same podziały na siatkę kartograficzną są zrobione.
I ja na przykład pobiorę sobie tutaj teren Włoch, tak żeby sobie na przykład wystartować w Rzymie. Ja jeszcze w Rzymie nigdy nie latałem, więc w ogóle nie mam tam scenerii dla tych Włoch. Latałem głównie nad Polską, ale tutaj tej scenerii nie mam. I pobierzmy to sobie. To zajmie 2,4 giga, zapisz OK. Pobiorę też sobie scenerię tą z wersji świata 1.0. No i zobaczmy sobie tutaj ten kafelek. Jak widzimy na dole, tam mamy właśnie napisane, jakie są współrzędne tej paczki. Jest to E010N40. W zasadzie możemy to samo sobie znaleźć tutaj jako E010N40. No i jest ta sama nasza paczka, tylko że w wersji 1.0 pobiorę to też sobie. No i te obie paczki będą zawierały tutaj ten kwadrat, który jest tutaj zaznaczony. I żeby lepiej zrozumieć podział właśnie terenu, scenerii i całego świata we FlightGear i też żeby łatwo móc zarządzać pobieranym terenem, dobrze jest sobie tutaj zainstalować taką aplikację. Jak tutaj widzicie, jest to TerraMaster. Tutaj w ogóle macie opisik do tej aplikacji, też taki trochę help. Tutaj jest też nagranie tłumaczące, jak to działa, ale ja też to wszystko pokażę w sumie. Tutaj mamy website, możemy to sobie tutaj wejść oczywiście i mamy jakby stronę tego projektu. No i mamy przycisk download. I mamy do pobrania pliczek YAR. Tak? To jest ważne, że to będzie działało wszędzie i na Linuxa i na Windows. Także oczywiście musimy mieć zainstalowane środowisko dla Java, żeby to odpalić. Na środowisku oczywiście Linux musimy odpalić to komendą java-yar i nazwa tego pliku. I powinno się odpalić. Dobrze, też to sobie zapiszę. I tak się prezentuje aplikacja TerraMaster zaraz po uruchomieniu. Widzimy cały świat, ale też widzimy warning, że scenery folder is empty, czyli że TerraMaster nie wie, skąd ma pobrać scenerię. Dlatego musimy mu wskazać folder, w którym przechowywujemy scenerię. To mogą być różne foldery, to oczywiście zależy też, gdzie te foldery sobie trzymamy. To może być na przykład folder, właśnie który teraz pobieram, na przykład tą scenerię Włoch. Tutaj też możemy wskazać, żeby nam to wczytało, ale to sobie też zobaczymy. Ale najprostszym tutaj rozwiązaniem jest oczywiście zobaczyć sobie, co pobrał mi TerraSync, bo ja już wcześniej latałem właśnie z opcją TerraSync, czyli automatycznym pobieraniem scenerii. Tak i tak dla przypomnienia, tak tutaj TerraSync włączamy tą opcją, pobieraj automatyczną scenerię. Ja zawsze na tym latałem jak do tej pory. I teraz sobie wskażmy folder. Tak, tutaj mamy scenery path, właśnie do tego TerraSynka, tam gdzie mi FlightGear automatycznie pobierał scenerię. A ten folder znajduje się po prostu w moich dokumentach. Jest katalog FlightGear na Windowsie. Na Linuxie jest to też tam home, nazwa użytkownika. I mamy ukryty katalog .fgfs i tam też tutaj znajdziemy te wszystkie katalogi. No i TerraSync tutaj właśnie ściąga wszystkie scenerie do katalogu TerraSync, więc to sobie otwieramy. Tutaj jeszcze warto sobie zaznaczyć, co chcemy synchronizować za pomocą tej aplikacji TerraMaster. Ja tu sobie wszystko zaznaczę i dam, żeby logów było jak najmniej. I voilà, dałem OK i proszę, co mamy? Mamy tutaj zaznaczone właśnie na jasno-zielono czy też na żółto. Po prostu obszary scenerii, które zostały pobrane przez TerraSync. Ja na przykład głównie tutaj latałem nad Polską i widzimy, co mamy pobrane. Tutaj byłem też w Berlinie raz. Mamy Kanary, mamy tutaj gdzieś w Islandii też byłem i w Seattle i na Hawajach byłem. Tak? Także tutaj możemy zobaczyć, które części świata mamy ściągnięte. I na przykład w ogóle nie mam właśnie Włoch. Tak? Ja tutaj ten kafelek cały sobie teraz właśnie zapodałem do ściągnięcia. Dla wersji 1.0 i 2.0. I tutaj ja mu wskazałem, żeby on mi pobrał, ręcznie wskazałem, żeby pobrał mi cały ten duży kafel. Tak, tutaj mamy tą siatkę kartograficzną. I tu mamy pierwszą współrzędną w lewym dolnym rogu właśnie E10N40. Tak się nazywa paczka, którą pobieram. E10N40 to jest ten pierwszy kafel w lewym dolnym rogu i każda paczka zaczyna się właśnie takim oznaczeniem. I tu jak widać, taka jedna duża paczka, którą teraz ściągam, ona się składa
z mniejszej siatki. Jest to siatka zawsze 10 na 10, czyli jest tutaj 100 mniejszych tak, kafelków w takiej jednej dużej siatce. I tu właśnie nam teraz synk pobrał nie całe takie duże kafle, jak to robimy właśnie ręcznie z tych stron do pobierania scenerii, ale teraz synk pobiera takie właśnie malutkie już te kafelki, tylko tam, gdzie rzeczywiście jest potrzeba, żeby to pobrać. I to jest bardzo fajna zasada tego terasynka, tak, że on, tak, jeżeli bym chciał na przykład cały teren Polski ściągnąć za pomocą tutaj tego, za pomocą tej strony, to musiałbym ściągnąć tutaj te cztery duże kafle, co by oznaczało, że musiałbym pobrać o cały ten teren, tak? A załóżmy, że ja bym chciał tylko Polskę, tak? Ja na przykład nie chcę tutaj, nie wiem, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji czy Włoch, tak? No, ale że, tutaj kawałek nachodzi, tak, Polski na te duże kafle, no to trzeba by ściągnąć tutaj te całe, tak? A za pomocą terasynk możemy właśnie pobrać sobie tylko, na przykład zaznaczyć tylko Polskę i zaznaczyć i pobrać tylko tutaj te drobne kafelki. Przy okazji zobaczmy sobie też, jak działa tutaj ten program TerraMaster, bo dzięki temu tutaj TerraMasterowi możemy też zarządzać sobie scenerią. Na przykład możemy sobie zaznaczyć kafelki, które już pobrałem i możemy je po prostu usunąć. No i sceneria na przykład Berlina została mi już usunięta z mojego komputera. No i dzięki temu możemy sobie zwolnić miejsce na dysku, jeżeli nie potrzebujemy jakiejś scenerii. Wystarczy tutaj na przykład też zaznaczę sobie Wyspy Kanaryjskie i dam usuń i Wysp Kanaryjskich nie mam. I oczywiście tak samo można zaznaczyć i pobrać. Na przykład dociągnę sobie te trzy kafelki Polski i dajemy tutaj synchronizuj. I w tej chwili TerraMaster będzie mi pobierał te trzy kafelki, które zaznaczyłem. I co jest właśnie fajne, nie muszę pobierać całości tutaj tego dużego jednego kafla, tak jak z tej strony internetowej z mapą, ale mogę tutaj poszczególne kafelek sobie wybrać i doinstalować. Ale dobrze, ja to zatrzymam, nie będziemy tutaj czekać na pobieranie. Chociaż tutaj widzimy, że jeden kafelek zaznaczył nam się na żółto. To jest ten. I tu właśnie warto też zobaczyć, co oznaczają te kolory. Kolor zielony oznacza, że właśnie jest pobrana sceneria z terenem i obiektami. A kolor żółty oznacza, że na przykład są tylko obiekty albo tylko teren. I na przykład tutaj kolor żółty oznacza, że mam tylko teren bez obiektów. Tu na przykład te żółte tutaj też mamy tylko teren. No a zielone to jest, że teren i obiekty. I mamy też na dole podpisy lotnisk, jakie się znajdują w danym tutaj kafelku. Tak, tu mamy na przykład kafelek z Warszawą i mamy też inne lotniska, jest EPWA. Możemy też zaznaczyć dany kafelek, na przykład weźmy ten i możemy kliknąć tutaj w ikonkę oka, żeby jakby pokazać nam tutaj, żeby tutaj TerraMaster nam pokazał, gdzie te lotniska się znajdują, jakie to są lotniska. Jeżeli chcemy usunąć te lotniska, to dajemy tą białą kartkę. Tu mamy kolejną opcję, to jest synchronizacja starych plików, czyli tutaj będzie TerraMaster nie sugerował się tym, co ja zaznaczę, tylko po prostu te wszystkie kafle, co mam już pobrane, on po prostu będzie się starał je aktualizować. No także wziął też to, co ja sobie kliknąłem, to też będzie pobierał. Ale ja to sobie zatrzymam, nie będziemy tutaj czekali, aż on to zrobi. I tu jest też bardzo fajna opcja, ten samolot. Tu podajemy skąd, dokąd chcemy lecieć, na przykład z Warszawy EPWA i na przykład do Włoch, Lima, India, Romeo, Foxtrot. I dajemy OK. I proszę bardzo, tutaj właśnie TerraMaster zaznaczył nam wszystkie tylko te kafelki, które są nam po drodze od właśnie Warszawy do Rzymu. No i teraz możemy dać synchronizację, żeby on to nam pobrał. I w ten sposób możemy sobie zawczasu pobrać całą scenerię do przelotu i przy uruchomieniu Flight Geara możemy już mieć tak całą scenerię pobraną. I to jest o tyle fajna opcja ten samolot, że jakbym chciał zrobić to ręcznie, zaznaczyć ten obszar, na którym będę leciał, to tak za bardzo się nie da. Musiałbym na przykład zaznaczyć cały taki duży obszar kwadratem, ewentualnie klikać tu pojedynczo
Tak, mogę pojedynczo klikać każdy kafelek i wtedy dać, tak, synchronizuj ten kafelek, później ktoś kolejny, synchronizuj ten. To jest bardzo niewygodne, a tak możemy tą opcją samolotu sobie wyznaczyć trasę i Nitera Master zaznaczy nam kafelki potrzebne. Super sprawa. Zatrzymam to też, nie będziemy czekać. Tak, tu już widać, że trochę pobrał mi ten pierwszy kafelek, tutaj pobrał mi teren. Ale ja to sobie usunę teraz. Dobra. Kolejne opcje to koszt, to pokazywałem. Tutaj jest synchronizacja współdzielonych modeli. Chodzi o to, że tutaj właśnie sceneria we FlightGear może mieć dwa rodzaje modeli. Są to modele właśnie współdzielone albo modele takie unikatowe. No i oczywiście unikatowe modele to na przykład może być Pałac Kultury w Warszawie albo nie wiem, wieża Eiffla w Paryżu. Tak, jest tylko jeden taki budynek na świecie. No i są też te budynki, modele współdzielone, takie jak zwykły dom jakiś mieszkalny, tak, takie pospolite, typowe budynki, które mogą się powtarzać w wielu sceneriach. Kolejna opcja to jest zmiana tutaj wyglądu tej mapy. Tutaj mamy podgląd na całą mapę. Tutaj tym nie możemy zoomować, ani scrollować, ani przesuwać. Mamy tylko tak na sztywno taką całą mapę pokazaną. No albo kulę ziemską z opcją zoomowania rolką. Prawym przyciskiem myszy właśnie się obracamy, lewym zaznaczamy teren, który chcemy na przykład ściągnąć, czy usunąć, czy zaktualizować. I teraz zobaczymy sobie, jak doinstalować scenerię, które właśnie ręcznie ściągnąłem. Przypomnę, że tak, ściągnąłem z tej strony jedną scenerię, tutaj Włoch, i ze strony tutaj, gdzie mamy scenerię wersji 1.0, też scenerię, gdzie jest Rzym. I żeby zainstalować scenerię, przechodzimy sobie tutaj do dodatki. I tu na dole mamy dodatkowe katalogi scenerii. I scenerię możemy dodać na dwa sposoby. Jednym z nich będzie tutaj użycie tego przycisku zainstaluj dodatkową scenerię. I tu widzimy, tak, mamy opisik, że musimy sobie dodać, po prostu wskazać plik z paczką, który właśnie ściągnąłem. Dajemy następne. No i na przykład tutaj w tym katalogu sobie pobrałem tą paczkę ze scenerią w okolicach Rzymu. No i wskazuję sobie takiego zipa i dajemy otwórz. I widzimy, że FlightGear automatycznie mi tą tutaj paczkę rozpakowuje, jak i zainstaluje do odpowiedniego katalogu dla scenerii. No i widzimy, że sceneria się w końcu zainstalowała. Widzimy też katalog, do którego się sceneria zainstalowała. Jest to w moich dokumentach FlightGear Scenery. No i analogicznie będzie na Linuxie, tylko że tutaj zamiast FlightGear będzie ukryty katalog w katalogu domowym. Tam będzie katalog .fgfs. OK, dajmy OK i widzimy, że pojawiła się pozycja z zainstalowaną scenerią. Także tutaj ten przycisk zainstaluj dodatkową scenerią zawsze będzie nam dodawał nowe scenerie do tego samego katalogu. Dlatego warto pamiętać, żeby nie miksować sobie scenerii z różnych wersji świata, tak? Czyli między wersją 1.0 a 2.0. Jeżeli tutaj zdecydowałem się zainstalować scenerię z wersji 2.0, to jeżeli ja tutaj teraz zainstaluję scenerię w wersji 1.0, to po prostu te pliki zostaną nadpisane i no, zrobi się może tam bałagan. No i tutaj też widzimy, że mamy checkboxa, możemy sobie go odznaczyć. Wtedy tak mówimy, że tutaj FlightGear ma w ogóle nie używać tej scenerii, ale jeżeli z jakichś powodów chcemy sobie zachować tą scenerię zainstalowaną, no to sobie to zachowujemy. A jeżeli chcemy usunąć tę scenerię całkiem, to klikamy sobie tutaj usuń, z tym, że to usunie tylko tą scenerię tutaj z tej listy w launcherze, ale nie usunie fizycznie plików z komputera. Pliki te będziemy musieli sobie usunąć sami, na przykład za pomocą programu TerraMaster najlepiej. Ale ja teraz nie będę tego usuwał, pokażę to może później. I zobaczmy sobie jeszcze kolejną opcję, jak można tutaj zainstalować scenerię. Możemy tutaj użyć tego przycisku dodaj i musimy wtedy wskazać katalog już rozpakowany ze scenerią. Także najpierw idziemy do katalogu, gdzie sobie pobraliśmy tą paczkę ze scenerią na przykład Rzymu i rozpakowujemy to sobie, wypakuj do. I nazwa katalogu, te współrzędne graficzne. No i jak mamy już rozpakowany katalog, tak, to widzimy tutaj kolejne podkatalogi dla danej scenerii, budynki, obiekty i tak dalej, więc mamy to rozpakowane i możemy teraz wskazać, gdzie znajduje się ten katalog. I wskazujemy nasz katalog i dajemy wybierz folder. I już gotowe. Zostało to po prostu dodane tutaj do listy zainstalowanych scenerii.
Zróbmy to samo jeszcze dla scenerii w wersji 1.0.1. Tu mam pobraną paczkę z tej scenerii i to jest rozszerzenie TGZ, to jest archiwum z Linuxa. Jeżeli jesteśmy na Windowsie, to domyślnie możemy mieć problem, żeby to rozpakować. Dlatego wtedy możemy użyć albo tej opcji, zainstaluj tym przyciskiem, albo najlepiej też zainstalować sobie 7-Zipa, jeżeli jeszcze nie macie i 7-Zip sobie z tym poradzi. Dlatego ja tu sobie rozpakuję tutaj, wypakuj tutaj 7-Zipem. Tutaj w tym jest kolejna paczka, tym razem TAR. I tą paczkę też rozpakowujemy. Tu już dam wypakuj do folderu z nazwą współrzędnych geograficznych. No i mamy rozpakowane, więc możemy dodać do Flight Geara. I tutaj jest mój rozpakowany katalog. Zaznaczamy go, wybierz folder i gotowe. I tak samo każdą scenerię możemy odznaczyć, że jej nie chcemy używać. I też ważna jest kolejność, w jakiej te scenerie są tutaj poukładane. Tutaj priorytet ma sceneria, która jest na górze. Czyli ja tak naprawdę mam teraz ten sam obszar w trzech różnych lokalizacjach. Dwa razy jest powtórzony, bo te scenerie to jest to samo, co wersja właśnie 2.0 tej scenerii wokół Rzymu. No i kolejny obszar ten sam, tylko że z wersji 1.0. Ale Flight Geara użyje tak naprawdę tylko tej pierwszej tutaj scenerii, no bo ona się znajduje na samej górze. A że te są tym samym, to tą samą lokalizacją, to nie będą używane. I teraz w programie TerraSync też moglibyśmy sobie podejrzeć te scenerie, jakie one tutaj zawierają właśnie kafelki. No i zróbmy to sobie. Musimy teraz tutaj sobie wskazać inny katalog. Jestem teraz w TerraSync, przejdźmy wyżej. Wybierzmy sobie scenery. To jest tam, gdzie się zainstalowała sceneria w wersji 2.0, tak ta z przycisku, którą mi Flight Geara sam zainstalował. I widzimy, że to są właśnie te scenerie z całego tego obszaru, tak, który tam pobrałem na mapie. Widzimy też, że nie ma scenerii, nie ma kafelków tutaj trzech, no bo tu jest po prostu woda i nic się nie dzieje, więc tu nie trzeba tworzyć scenerii. Tak, także tutaj musieliśmy sobie pobrać całkiem duży obszar, żeby mieć ten fragment. A jeżeli chciałbym tylko Włochy, to tu w TerraMaster mógłbym tylko wybrać ten obszar mniejszy. No i podobnie będzie z tamtymi paczkami, które rozpakowałem samodzielnie. No i tu na przykład jestem już w folderze, gdzie sobie rozpakowałem też scenerię w wersji 1.0.1 i możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda. No i widać, że jest podobnie, tak, to jest ten sam obszar. Tu mamy może więcej obiektów, więcej kafelków bez obiektów. Teraz zobaczymy sobie usunięcie scenerii. Ja usunę tutaj scenerię, która tą scenerię 2.0.1 okolice Rzymu, którą zainstalowałem tutaj tym przyciskiem i ona mi się zainstalowała w katalogu scenery. Przejdźmy sobie do tego katalogu. Jak zaznaczę sobie wszystkie te pliki, to zobaczymy, że to waży mi teraz 2,5 giga, całkiem sporo. No i teraz ja tu sobie to usunę i usuń. Z listy mi znikło, ale wróćmy do katalogu i zaznaczę to jeszcze raz i wybierzmy, ile to waży. I dalej jest 2,5 giga, tak? Czyli tak naprawdę z dysku niczego mi nie usunęło. Usunęło mi to tylko z listy w launcherze. I żeby to posprzątać, użyjmy sobie TerraMaster. Przejdźmy tutaj i wskażmy z powrotem katalog scenerii tam zainstalowanej przez przycisk. I to jest ten katalog. Przypominam, że to jest nazwa użytkownika mojej dokumenty Flight Geara i to się zainstalowało tutaj w scenery. Wybierzmy to sobie. Tak, mamy załadowane. To jest to samo, co było wcześniej. No i teraz mogę to po prostu zaznaczyć i dać, żeby mi to usunął. Teraz sceneria usunięta. I teraz zobaczmy, ile waży cały tutaj ten katalog scenerii. Wcześniej było 2,5 giga. No i teraz jest tylko 268 MB. Więc w ten sposób możemy sobie też posprzątać scenerię, której nie chcemy. Teraz zobaczmy sobie scenerię w działaniu. Ale najpierw bez scenerii. Wyłączę wszystkie scenerie. I wyłączę TerraSync, żeby sceneria nie pobierała się automatycznie. W TerraMaster jeszcze wskażę
Wybiorę sobie katalog TerraSync, open, OK. Tak, to są moje scenerie pobierane przez TerraSync, ale ja teraz TerraSync wyłączyłem, ale też możemy zobaczyć, że ja nie mam tutaj żadnej scenerii Włoch. Mam jedynie wskazane, że tutaj są scenerie Włoch, ale ja to wyłączyłem, więc tak naprawdę nie mam żadnej scenerii Włoch w tej chwili. I wybierzemy sobie lotnisko właśnie we Włoszech. To będzie to. Okej, niech będzie tam pas aktywny. I mamy Cessnę. Tak, dajmy leć. Welcome aboard. Need help? Use help tutorials. No i tak wygląda sceneria w tej chwili w okolicach Rzymu. Jak widzimy, nie wygląda, dlatego że po prostu nie mamy scenerii, więc mamy tylko wodę. Przy okazji coś im tam urwało, tak? Urwało mi skrzydło, bo to nie jest wodny samolot, więc doznał obrażeń. Tam chyba widzimy też samolot sztucznej inteligencji. Także tu gdzieś powinno być lotnisko. Ale że nie wybrałem żadnej scenerii oraz wyłączyłem TerraSync, no to po prostu nie mam żadnej scenerii. No i tak to się objawia, tak? Jeżeli zobaczymy coś takiego, to znaczy, że po prostu coś jest nie tak ze scenerią, że albo jej nie włączyliśmy, albo nie włączyliśmy TerraSync, żeby nam scenerię pobrał automatycznie. I tu w sumie byłby dobry lot na start dla wodnych samolotów, żebyśmy sobie mogli tutaj wystartować z tej wody. I teraz włączmy sobie jakąś scenerię, tą, którą tutaj sobie zainstalowałem. Na początek zobaczmy tą uboższą scenerię 1.0.1, czyli po prostu włączę ją checkboxem, a tą zostawię wyłączoną dalej. I proszę bardzo, widzimy już, że jest sceneria. To jest ta sceneria w wersji 1.0. I zobaczmy sobie, jak to wygląda bardziej z góry. Dajmy sobie od razu w powietrzu position, niech będzie i dajmy sobie 8000 wysokość. No i tak się prezentuje sceneria 1.0. Nie wiem, czemu on mi klapy maksymalnie chce wychylić. Tutaj jest linia brzegowa, to nie jest tak to wygląda trochę obciachane, że to jest takie cięcie, ale to jest rzeczywiście linia brzegowa normalnie. Tu mamy morze i tak to wygląda. Tu jest lotnisko. Tam zapewne może być Rzym. Idziemy troszkę gór. No i zobaczmy sobie teraz scenerię 2.0. Tak, wybierzmy sobie teraz scenerię 2.0. To jest pierwsza scenaria, więc ona będzie używana, mimo że jest też druga zaznaczona. Jesteśmy. Może jakoś specjalnie teraz nie widać różnicy na ziemi. Ale też dajmy sobie w powietrzu. I też 8000. Co z tym widokiem się dzieje? Aha. No dobrze, odpalił. I tak wygląda sceneria 2.0. Tu widzimy trochę więcej plaży. Tam było to tak od razu uciachane. Tutaj chociaż tutaj. Gdzie to jest? Tutaj też jest ta tekstura tak ciachnięta, brzydko. Też są te góry. Tu mamy miasto. Chociaż tutaj chyba więcej mamy jakichś placków gołych bez zabudowań. No ale tak to wygląda w wersji 2.0. No i tu jeżeli mamy obie te scenerie zaznaczone, to oczywiście możemy zmienić ich kolejność, jeżeli chcemy, żeby tutaj tekstura, znaczy sceneria 1.0 była wczytywana, a nie 2.0, to tu możemy się przerzucać góra-dół między tymi sceneriami. Teraz jest 2.0 na górze, 2.0 daje na dół i 1.0 jest na górze.
I zobaczmy teraz sobie, jak działa TerraSync, czyli włączenie tej opcji automatycznego pobierania scenerii. Ale też wyłączę te opcje, tak? Powiedzmy, że tylko chcę użyć TerraSync. Tak? Przypominam, że w TerraSync nie mam pobranej żadnej scenerii tutaj Włoch. Lećmy. I dlatego teraz zobaczymy, że właśnie zanim uruchomi się symulator, to Flight Gear będzie musiał pobrać fragment scenerii tam właśnie dookoła, gdzie będę się znajdował. A teraz widzimy właśnie, że Flight Gear tak zaczął pobierać po prostu scenerię. I to jest o tyle dobra opcja, że pobiera właśnie te mniejsze kafelki, te, które są rzeczywiście potrzebne, żeby była widoczność dookoła po horyzont, ale niekoniecznie musi to być cały ten rozległy, cały obszar, jaki pobieramy ze strony internetowej samodzielnie. Jesteśmy. Welcome aboard. Need help. Dajmy Use też help sobie tutorials. W powietrzu position. No i tu warto też oczywiście wspomnieć, że teraz Sync pobiera tak naprawdę tą samą scenerię, co wersja 2.0. Tu widzimy tą scenerię. Cała się doczytała. No i to jest właśnie ta sama sceneria, co widzieliśmy wcześniej, dlatego że po prostu teraz Sync pobiera właśnie scenerię 2.0, a nie 1.0. I jeżeli wrócimy sobie do TerraMaster, to zobaczymy właśnie, że już tutaj TerraMaster widzi, że ma pobrane tutaj okolice Rzymu. I tutaj jeszcze raz podkreślę, że właśnie widzimy, że TerraSync pobrał mi tylko cztery małe obszary, czyli zużył dużo mniej transferu niż ja to zrobiłem, bo ja, żeby ręcznie pobrać tę scenerię, to musiałem pobrać cały ten duży kafel wyznaczony tą siatką kartograficzną. No a TerraSync mógł tylko pobrać te cztery, bo tylko te były wymagane, żebym ja widział Ziemię po horyzont. Także tutaj, jak mówiłem wcześniej, obecnie no ten TerraSync jest chyba najlepszą opcją, dlatego że pobierane są tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne. No i po prostu TerraSync ma takie zalety, jak pobiera tylko ten obszar, na którym lecimy. Scenerie zawsze są aktualne przez to, tak, bo TerraSync, jak wyczytałem, jest synchronizowany raz dziennie. Raz dziennie sprawdza, czy są aktualizacje i po prostu jak są aktualizacje, to też jest dobre, że on przy aktualizacji nie ściąga całej scenerii od nowa, tylko pobiera to, co się zmieniło. Na przykład jeżeli został dodany jakiś budynek, no to tylko pobierze ten budynek i go umieści w odpowiednim miejscu. Nie będzie właśnie pobierał tak całej znowu scenerii. I gdy nie mamy scenerii, na którą lecimy, rozpoczynając lot, teraz więc pobierze tą scenerię, zanim uruchomimy symulator. Tak? Czyli nie będziemy mieli sytuacji, jak widzieliśmy wcześniej, że byłem w wodzie i sobie uszkodziłem samolot, bo się nie przygotowałem na to, że tak, że chciałem być na lotnisku w Rzymie, a wylądowałem w wodzie, bo nie miałem scenerii. Tak? Tutaj teraz Sync do tego nie dopuści, bo on rozpozna, że aha, tutaj nie ma scenerii, więc trzeba ją najpierw pobrać. Chociaż tutaj też pokazuje się wada, że przez to musimy trochę dłużej poczekać, tak, aż teraz Sync pobierze tą scenerię. No i też inną wadą przed teraz Synka jest to, że potrzebny jest stały dostęp do internetu. Musimy ciągle być online. No oczywiście też pod warunkiem, że wlatujemy w całkiem nowy teren. Tak? Tutaj wlatując w zupełnie nowy teren, teraz Sync będzie musiał wszystko pobierać. Jeżeli będziemy latali ciągle nad tym samym obszarem, na którym lataliśmy wcześniej, jeżeli ja tutaj będę ciągle latał sobie tutaj nad Polską w tym obszarze, to teraz Sync będzie tylko dociągał ewentualne aktualizacje scenerii, a nie całe scenerie. Ale jeżeli wylecę sobie tutaj bardziej w Niemcy, no to tutaj teraz Sync będzie musiał całe te kafle pobierać. I przy właśnie wolnym łączu internetowym możemy zaobserwować, że po prostu nie nadąża z tym wczytywaniem i zobaczymy pod sobą po prostu wodę bez terenu, bez ziemi. No i ten teren z czasem może się po prostu doładowywać, co też będziemy widzieli. To jest takie trochę minusy właśnie są tego teraz Sync. No i poza opcjami, jakie pokazałem, czyli tutaj oficjalnym tutaj światem scenerii całego świata, mamy jeszcze nieoficjalne scenerie, które tutaj nie są dołączone do tej mapki, ani też nie pobierze je TerraSync, dlatego że TerraSync tak naprawdę pobiera to, co jest tutaj oferowane na tej stronie.
No i taką nieoficjalną scenerią jest na przykład jedna ze scenerii Polski. Szukałem właśnie, czy są jakieś scenerie Polski. Nawet tutaj na oficjalnych stronach Wiki Flight Geara mamy opis pewnej scenerii. Mamy tutaj, jakie lotniska są zrobione. Mamy screeny. No i screeny te mnie mocno tutaj zaciekawiły. Tak, mamy znane obiekty w Polsce, jak Pałac Kultury. Mamy tu jakieś hangary na lotnisku. Tak wygląda HEL, przynajmniej na screenie. I tu na przykład użycie opcji OpenStreetMap City. Widzimy całkiem fajne zagęszczenie budynków. No i zacząłem to sobie czytać, patrzeć, co tu trzeba kliknąć, gdzie tu trzeba wejść, żeby to pobrać. I tak, jest jakiś Facebook, grupa na Facebooku. Już ta grupa nie istnieje. Mamy link do Google+. Google+ to już samo w ogóle nie istnieje. I mamy Dowland, tak? Pobierz to sobie z GitHuba. Wchodzisz na tą stronę i już nie ma tego GitHuba. Ale znalazłem to, tak? Znalazłem to. Znajduje się to tutaj. Jeżeli w ogóle wejdziemy sobie na GitHuba i tu mamy coś takiego jak Flight Gear Members Scenery. Mamy tu właśnie przeróżne scenerie. Takie właśnie zrobione przez ludzi, które nie są oficjalnymi scenariami. I niestety ma to też swój wielki minus, że nie są to oficjalne scenerie, a takie no często też i mało kompatybilne. No i mamy właśnie ten Poland FG Custom Scenery. Pierwsza rzecz, jak zobaczymy sobie, kiedy są ostatnie aktualizacje tego, no to 4 lata temu. Także nie wygląda to za dobrze. No i żeby to pobrać, musimy tu sobie dać klonuj. Możemy pobrać to jako zip. Tak będzie najprościej dla każdego. Jeżeli tam znacie się na GitHubie, wiecie co jest Git, to możecie sobie też sklonować całe repozytorium po prostu poprzez narzędzie Git i możecie też aktualizować to Git poolem, ale tutaj raczej się nie zanosi chyba na aktualizację. Projekt wygląda na martwy. No i ja to już sobie pobrałem. No i mam tutaj po prawej stronie ściągnięty ten pliczek zip z całą scenerią, customową scenerią Polski. To waży 1,8 GB, także całkiem sporo. Rozpakujmy to sobie. No i mamy rozpakowane. I zobaczmy, co my tu mamy. Tak, mamy pliki README. Tak, niestandardowa sceneria Polski dla Flight Gear. Co my tu mamy? Drogi, linie kolejowe, teren, dane wysokości, skąd zostało wszystko pobrane, autorzy. Teksturki są wzięte z jakiegoś innego projektu. Tu widzimy, że aktualizacja tego README była ostatnio w 2014 roku. Chociaż na GitHubie można zobaczyć, że ostatnia aktualizacja była zrobiona 4 lata temu, a nie 6 lat temu, więc prawdopodobnie ten plik jest jeszcze starszy i po prostu nie był tykany od dawna. No i tu mamy listę lotnisk, jakie zostały dodane. Tutaj mamy lotniska, które posiadają obiekty. Lotniska trawiaste z obiektami, lotniska z pasem utwardzonym i z obiektami i jedno lotnisko wojskowe z obiektami. Reszta lotnisk nie ma obiektów. Zobaczmy sobie installation. No i tak, tu mamy, że opis sobie znajdziemy na tej stronie, jak to zainstalować. No i tak wygląda strona z opisem. Oczywiście tu już jest wszystko tak stare, że nic nie istnieje, więc żadnej pomocy nie uzyskamy. No i tu mamy taką prostą instrukcję, która sprowadza się do tego, żeby po prostu pokopiować pliki w odpowiedniej katalogii. No i tyle. No i też mamy ostrzeżenie, żeby zachować
te oryginalne pliki, które podmieniamy, żeby oczywiście nie stracić oryginalnych plików. No i szczerze mówiąc, średnio mi się podoba taka instalacja ze względu na to, że właśnie będziemy musieli podmienić pliki oryginalne. Jestem teraz tutaj właśnie w katalogu, gdzie mam zainstalowanego FlightGeara i wchodzimy do katalogu z danymi i tutaj tak mamy airports i tu mamy airports. OK, i te pliczki trzeba podmienić. No i teraz jest pytanie i zagwozdka, która tutaj sceneria, które pliki są bardziej aktualne, tak? Jeżeli to było aktualizowane no 4 lata temu powiedzmy, a tu mam FlightGeara z roku 2020, no to co jest starsze? No ale dobrze, ja to podmienię. Zróbmy zgodnie z instrukcją. Tu sobie zrobię kopię, że zmienię rozszerzenie na back, jak backup i to będą moje oryginalne pliki, a te sobie po prostu wrzucimy. OK. Jedźmy dalej. Dalej mamy katalog z modelami. Models, OK. Co to jest? Co to jest? To mamy EPMO Taxi. Aha. Bo tu mam taki katalog. I budynki. No tu mamy buildings. Dobra. No nie do końca tu wszystko będzie tu potrzebne. Mamy na przykład tu pliki takie jak DAT, STG, TPJ. Tu mamy w ogóle jakieś lotnisko właśnie. To są chyba te taxi do tego lotniska. A tu mamy głównie pliki AC, RGB, chyba tylko takie. No tu też są jakieś AC i AC, więc na pewno by trzeba było tu skopiować. Nie wiem co z innymi plikami, nie wiem co z teksturami. A dobra, wezmę wszystko, tylko tak, co to jest? Jakaś paczka, znowuż. O raju, jakiś śmietnik tu mamy, to jest to samo. Tak, to jest to samo. Wyrzućmy to sobie. Także skopiuję tu wszystko w budynki. Pewnie nie wszystko tu trzeba skopiować w budynki, ale więcej tu instrukcji nie mam, gdzie to trzeba skopiować. Zobaczmy sobie dalej. Dalej mamy transport i tu jest taki katalog. To się zgadza i to sobie trzeba tu wrzucić. OK. Jest wrzucone i jedziemy dalej. Tu już nic, wejdźmy wyżej i dane nawigacyjne, pomoce nawigacyjne. Nawigacja, OK. Tu mamy fix i nav. Tu jest fix i nav. Dobrze, trzeba znowu podmienić te dane. Znowu mam zagwozdkę, które są aktualne. No ale podmieńmy. No i to są customowe właśnie scenerie. No, trzeba podmienić oryginalne pliki FlightGeara. Mi się to ogólnie takie coś nie podoba. Powinno to być tak aktualizowane, żeby oryginał został. Tak to się właśnie podmienia scenerie, tak jak pokazywałem wam wcześniej, że nie trzeba podmieniać oryginalnych plików. Ale dobrze, zróbmy to. Scenery. No i tu mamy taki katalog, ale co tu jest? Tak. Ja bym to tego tutaj nie wrzucał. No bo po co? Do tam, gdzie jest plik, tam, gdzie jest FlightGear zainstalowany, lepiej jak najmniej tam wrzucać. A możemy to sobie wrzucić do tam, gdzie mam moje dokumenty. Tak, i tu mam katalog, moje dokumenty FlightGear. I no i tak, możemy to wrzucić sobie do TerraSync. No nie bardzo, bo jakbyśmy mieli włączone aktualizowanie scenerii TerraSynkiem, to pewnie by tu mógł podmieniać te pliki. Ewentualnie moglibyśmy wrzucić do scenery, ale to też nie jest dobra według mnie opcja, bo jak sobie zainstalujemy scenerię przyciskiem, tam zainstaluj scenerię z paczki zip, to też tu może coś się nadpisać. Najlepiej to zrobić właśnie w katalogu custom scenerii. Normalnie ten katalog jest pusty, ja tu już mam przygotowaną inną scenerię, ale to będzie myślę, że na przyszły odcinek, jak sobie zainstalować właśnie własną scenerię z OpenStreetMap, z użyciem właśnie budynków OpenStreetMap, budynków, dróg i tak dalej. Także tu mam pewną scenerię przygotowaną, będę to jeszcze testował, zobaczę jak to wyjdzie.
A teraz tu sobie wrzucimy nowy katalog. Nazwę go tak, jak jest to, jak to się nazywa po prostu tutaj. Nowy folder. Tylko wyrzucę master, bo to jest gałąź z Gita. Nie potrzebujemy tego. I scenery. I to po prostu tutaj żywcem sobie skopiujemy. No i trochę będzie się kopiować. Tu jest prawie 2 giga danych. No i mamy to, skopiowało się i to chyba na tyle. Tak, to by było wszystko. Zobaczmy sobie z ciekawości, jak ta sceneria wygląda w TerraMaster. Ok, mam uruchomiony programik TerraMaster i przełączmy się na ten folder, gdzie tu sobie scenerię skopiowałem, czyli jestem teraz w TerraSync. Przejdźmy katalog wyżej i tutaj Custom Scenery i ta sceneria Poland Custom Scenery, Open, OK. No i widzimy kafelki, jakie tutaj ta sceneria właśnie dodaje i będzie je nadpisywać. Co ciekawe, widzimy też, że mamy tutaj są tylko obiekty. Obiekty wysp, do Wysp Kanaryjskich. Ciekawe. Także nie tylko Polska, jak się okazuje. Także no, warto zaglądać do tego TerraMaster. Można sobie zobaczyć, co tu tak naprawdę się dzieje. No i to widzimy to na żółto. Dużo żółtych mamy tutaj kwadracików. Czyli mamy tutaj tereny bez obiektów. Wszędzie jest tylko teren. Nie ma obiektów 3D żadnych. Tu, gdzie jest zielone, to jest i teren, i obiekty. Co ciekawe, mamy też część Szwecji. No dobrze, tak to wygląda w TerraMaster. Uruchommy sobie zatem Flight Geara. I widzimy, że tutaj wczytuje te wszystkie pliczki nowe, które właśnie podmieniłem. Rozpoznał, że coś tam się pozmieniało mu i musi tu sobie wszystko zaktualizować. Wczytywanie lotnisk, punkty nawigacyjne. Jeszcze parę minut. A, szybko. Dobra. No i jesteśmy. Samolocik Cessna na lotnisku w Warszawie. I tu zobaczmy sobie, że pobieranie TerraSync jest włączone i dodatki. Oczywiście musimy sobie teraz dodać tą scenerię. Dajemy tutaj przycisk dodaj. No idziemy do katalogu moje dokumenty Flight Gear i tutaj dajemy sobie ten Custom Scenery i Poland FG Custom Scenery. I wybierz folder i jest dodane. No i to mam jedyną zaznaczoną scenerię, więc ok. To są te Włochy, których nie będziemy już używać. No i włączmy to sobie. No i jesteśmy i tak, widzimy nowe budynki. Nie było tych wcześniej tych budynków. Tu mamy wieżę kontroli lotów, tu mamy też jakieś terminale. Chyba takich budyneczków tu nie było wtedy wcześniej. Zobaczmy sobie widok zewnętrzny, jak to wygląda. O, mamy też tutaj te słupki na światła podejścia. Wcześniej też nie było tego. Tak, także widzę, że tutaj samoloty też się prawidłowo zaparkowały. No okej, okay, mamy tu parę właśnie rzeczywiście nowych budyneczków i zobaczmy sobie, jak wygląda to w ogóle z wysoka. Dajmy sobie szybko w powietrzu, żeby nie przedłużać. Dajmy się na 5000 stóp, się wznieśmy szybko. Cóż to za... Dobra. Okej, okay. Tak to wygląda z wysoka. Mamy lot. No i tak się prezentuje Warszawa z customową scenerią. Tutaj akurat lotnisko na Warszawie. Lotnisko Kęcie w Warszawie i tak się prezentuje Warszawa, sceneria Warszawy z tym dodatkiem, tylko specjalnie, aż tak się tu nic nie pozmieniało. Chociaż mogło się zmienić, na przykład mogą lepiej być pokazane drogi, trakcje kolejowe, rzeki i takie rzeczy, bo to jeżeli zostało poprawione wszystko, to no to takich szczegółów, no ja tak na Warszawie się nie znam, nie wiem tam dokładnie, jak te drogi przebiegają i tak dalej. Te budynki tutaj mamy też, tak? Widzimy, że mamy jakieś nowe wieżowce, tych budynków nie było, ale z kolei w tej scenerii domyślnej ze świata Flight Gear, tu mieliśmy Zamek Królewski, gdzieś tutaj on się znajduje.
Ale tutaj tego zamku nie ma, niestety. Także trochę coś za coś, chociaż no, tam był tylko zamek jako taki unikatowy budynek, nic więcej, tu mamy jeszcze parę innych budynków. Ale też nie widzę Pałacu Nauki i Kultury. Czyżby naprawdę nie było? No, nie ma, tak? Znaczy, tak jak mówię, nie znam dobrze Warszawy, ale podejrzewam, że tu jest gdzieś centrum, gdzieś tu powinien być ten Pałac Kultury. Rozejrzę się jeszcze trochę. Tu mamy też jakieś obiekty, tu mamy stadion. Tu parę budyneczków jakichś mieszkalnych. Co tu mamy dookoła? Coś mamy jeszcze. No tak to wygląda. Także nie wygląda to tak jak na screenach jeszcze. Na screenach tam w Wiki Flight Gear dla scenerii Polski. Może to też kwestia tego, że nie mamy właśnie jeszcze podpiętego OpenStreetMap, tak? Budynków z OpenStreetMap, całej scenerii właśnie z OpenStreetMap pobieranej. Zobaczmy jeszcze sobie opcje renderowania. Budynki mam randomowe, dajmy sobie, wyłączmy sobie, zobaczmy co się stanie. Tu widzimy, jak sceneria się nie doczytała jeszcze. Ok, coś się wczytuje w końcu. No i budynki są jakie były chyba. Nic się w tej kwestii nie poprawiło. A jeżeli sobie zaczytamy budynki OpenStreetMap data. Nie wiem, czy to i tak nie ma sensu, bo właśnie jeszcze nie stworzyłem sobie scenerii z OpenStreetMap, chociaż tutaj w pliku README możemy przeczytać, że pewne elementy są zaciągane z OpenStreetMap, ale to są chyba tylko drogi, trakcje kolejowe. No coś długo mi się tu wczytuje to wszystko teraz, ale mamy to wczytane prawie i w sumie jest to samo, także nic tu się nie zmienia dokładnie. No i tak się nam prezentuje Warszawa. No także ogólnie niespecjalnie jakoś tutaj to wygląda tak jak na screenach. Przypomnijmy sobie tutaj na tej stronie. No tu mamy Pałac Kultury. Mamy chyba więcej też wieżowców. Może jeszcze zrobiłem coś nie tak, może nie do końca zainstalowałem to prawidłowo, no ale tak to się prezentuje. Nie będę też pokazywał i sprawdzał innych lotnisk. Ja tu trochę wcześniej polatałem, rzeczywiście w innych lotniskach też tam są pododawane trochę więcej obiektów przy lotniskach. Z kolei też jest problem w ogóle z Dolnym Śląskiem, mam wrażenie. Jeżeli weźmiemy sobie Wrocław, zobaczymy, że pas 29 tutaj teraz nie ma ILS-a. I teraz pytanie, co tutaj jest skopane? No wygląda na to, że ta sceneria, nie wiem właśnie o co chodzi, czy ona nie ma aktualnych danych jednak. Normalnie tutaj jakbym używał scenerii defaultowej z Flight Geara, to by Wrocław na pasie 29 tego ILS-a miał. No także tutaj ciężko mi ocenić, ciężko mi stwierdzić, czy rzeczywiście podmiana tych plików, które tam trzeba było podmienić w samej instalacji Flight Geara, czy to rzeczywiście warto robić. Może warto, może jeszcze tutaj no, nie przetestowałem wszystkiego dobrze. Może bardziej warto podmienić same pliki scenery, tak? Czyli po prostu rzeczywiście zapodać sobie tutaj tą scenerię. Jako, że rzeczywiście poprawia to no, wygląd i drogi. Tutaj bardziej znam Wrocław, latałem nad Wrocławiem i rzeczywiście tam drogi wyglądają lepiej. Byłem w stanie rozpoznać pewne drogi, a na przykład w tej domyślnej scenerii świata Flight Geara no te drogi były gorzej zrobione. No i jestem bardzo ciekaw, bo jeszcze nie testowałem, ale przeszedłem trochę przez piekiełko instalacji scenerii z OpenStreetMap City, czyli jak zobaczymy sobie coś takiego, możemy uzyskać dzięki właśnie OpenStreetMap City. Możemy mieć budynki realne tam, gdzie stoją
Tak, w rzeczywistości dzięki tym mapom jest możliwość zbudowania sobie scenerii jak najbardziej tutaj realistycznej, jeżeli chodzi o FlightGeara. No i to jest kolejny element scenerii, przez który właśnie sobie przeszedłem, ale to już będzie materiał na kolejny odcinek, także to nie wszystko o scenerii. Mam nadzieję tutaj też właśnie, że uda mi się nakręcić odcinek, jak sobie właśnie zbudować scenerię z OpenStreetMap. Trzeba to zrobić samodzielnie, jest tam dużo instalacji, nie jest to fajne, nie jest to przyjemne. No ale jeszcze tutaj muszę sam potestować, czy mi się to udało zrobić, bo jeszcze nie odpalałem tych scenerii, także w tym odcinku to będzie tyle i zapraszam na kolejny. Mam nadzieję, że pojawi się właśnie kolejny odcinek ze scenerią, jak sobie tutaj właśnie zbudować taką scenerię dzięki OpenStreetMap City. Także to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i cześć Wam.